Nie może pani wejść. Już weszłam. Przepraszam. Daj spokój, przecież ją znasz. Co to za cud? Rzeczywiście. Dawno tutaj nie byłam. Szukasz juniora? Nie, ciebie. Nie może pani wejść. Już weszłam. Przepraszam. Daj spokój, przecież ją znasz. Co to za cud? Rzeczywiście. Dawno tutaj nie byłam. Szukasz juniora? Nie, ciebie. Chcę ci coś powiedzieć o twojej żoneczce. Jeśli chcesz nas ze sobą skłócić, lepiej wyjdź. Mam dużo pracy. Dobrze, ale później nie płacz, że przyprawia ci rogi. Ostrzegam cię, uważaj na Perłę, bo ostatnio ma ochotę na Javiera. Co? Javier zakochał się w Perle, ale to pewnie ona się o to postarała. Dlaczego miałbym ci wierzyć? Chciałabym, żebyś to sprawdził. Nie może pani wejść. Już weszłam. Przepraszam. Daj spokój, przecież ją znasz. Co to za cud? Rzeczywiście, dawno tutaj nie byłam. Szukasz juniora? Nie, ciebie. Chcę ci coś powiedzieć o twojej żoneczce. Jeśli chcesz nas ze sobą skłócić, lepiej wyjdź. Mam dużo pracy. Dobrze, ale później nie płacz, że przyprawia ci rogi. Ostrzegam cię, uważaj na Perłę, bo ostatnio ma ochotę na Javiera. Co? Javier zakochał się w Perle, ale to pewnie ona się o to postarała. Dlaczego miałbym ci wierzyć? Chciałabym, żebyś to sprawdził, a później postarał się, żeby zostawiła mojego narzeczonego w spokoju. Jesteś zajęty, więc idę szykować się do ślubu. Uważaj, żeby ktoś nie nazwał cię jeleniem. Idź stąd, wynoś się. Wołałaś mnie? Już czas, żebym stała się matką i żoną. Odpocznij sobie. Ty też. W razie potrzeby dzwoń. Już wychodzisz? Tak. O co chodzi? Chciałem cię przeprosić za zachowanie ojca. Daj spokój, może był nie w humorze. Wszystkim zdarzają się gorsze dni. Idę. Rodzina czeka. Do jutra.
Ona nie jest dla ciebie. Tylko dla ciebie, tak? Pedro! Myślałam, że nie przyjdę. Tak. Ale jestem. Dam ci jeszcze jedną szansę. Co mam zrobić? Wymyśl coś. Spotkajmy się za chwilę w domu. Obiecuję, że... Lepiej niczego nie obiecuj. Przyjdę, kiedy będę chciał. Dobrze. Pan Fonseca może być przez to niezadowolony. Jesteśmy nowoczesną parą. W porządku. Ale nie powiedziałaś mi, skąd wiesz o perłach. Słyszałam, jak ktoś mówił o tym w Juvenil. Są bardzo cenne. Pewnie trzymają je w sejfie. Tego nie wiem, ale te perły mają swoją historię. Zapomniałem już, że możesz robić wszystko, na co masz ochotę. Uważaj, co do mnie mówisz. Dobrze wiem, co mówię. Już miałem cię oskarżyć o porzucenie stanowiska pracy. Przepraszam. Wiem, że zostawiłem ci na głowie mnóstwo spraw, ale przez cały dzień byłem w szpitalu. Nie chcę cię urazić, ale czy to na pewno twój syn? Czy kiedy stąd wyjdę, pójdziemy pobawić się do parku? Nie wiem, ile w tym prawdy, ale czuję przez skórę, że tak jest. Kiedy wychodzi ze szpitala? Jutro. I co dalej? Jak to, co? Co chcesz teraz zrobić? Nie wiem. Chyba powinienem go odwiedzać. Kiedy wreszcie powiesz o tym perle? Twojej żonie. Chyba, że tylko zatrudniłeś ją na tym stanowisku. Cieszę się, że jesteśmy sami. Czasami mały jest bardzo męczący. Ciągle gdzieś biega, wszędzie zagląda. Teraz pewnie siedziałby już w stajni razem z Connie. Nie przesadzaj. To ty przesadzasz. Cześć. Kto to? Poznałyśmy się kiedyś w parku. Tak? Ona też ma dziecko. Cześć. Może się przysiądziesz? Ale tylko na chwilę. Poznaj. Niech zgadnę, Alexisa. Skąd wiesz? Nie znam tego żartu. Zjem jeszcze jednego loda. Moncho! Moncho! To jest słynny Moncho? Tak. Poznaj moją żonę Gina. Poprosimy o lody. Pani też jest w ciąży? Nie. Mam na nie ochotę, to wszystko. Już podaję. Jak tam moje urwisy? Były bardzo grzeczne. Tak samo jak mamusia. Roberto już przyszedł? Nie. Moja mama nie dzwoniła? Nie. Dziwne. Zadzwonię do niej, ale tutaj jest za duży hałas. Toniu, jest moja mama? Tak, chwileczkę. Dzwoni Perła. Nie chcę z nią rozmawiać. Powiedz, że boli mnie głowa. Mówi, że jej nie ma. Co za brak taktu. Źle mnie zrozumiałaś. Powiedziałam, że źle się czuję. Dobrze. Nie martw się.
Dlaczego nie chciała pani porozmawiać z córką? Nie miałam na to ochoty. Nie wtrącaj się. Ostatnio była pani dla Perły taka czuła, a teraz nie chce z nią rozmawiać? Może powinna pani odwiedzić psychiatrę? Dobrze, już sobie idę. Wyszłam. Nie ma mnie. Ma ślicznego synka. Gdzie on jest? W szpitalu. Przyszłam tutaj na chwilę, żeby się uspokoić. To coś poważnego? Miał zapalenie płuc, ale niebezpieczeństwo już minęło. Jutro go wypisują. To dobrze. Przyszłaś bez męża? Nie jestem mężatką. Nie bądź wścibska. Przecież nie wiedziała. Wybacz, czasami nie wie, co mówi. Nie chcesz powiedzieć o niczym Perle? Na razie nie. Pamiętaj, że jedno kłamstwo rodzi następne. To błędne koło, w końcu się wyda. To prawda. Jak ci się układa z Josefiną? Interesująca dziewczyna. Chyba znalazłeś kogoś, kto naprawdę cię rozumie. Na dodatek podoba ci się. Po wyjeździe Indry myślałem, że już z nikim się nie umówię. A jednak ona jest w tobie zakochana, prawda? Możliwe. Witaj, co słychać? Dobrze. Usiądź. Masz jakieś kłopoty? Chciałam ci powiedzieć coś ważnego. O twojej matce. O mamie? A jeśli postanowi opowiedzieć o wszystkim Perle? Perła nie uwierzy nikomu, kto będzie chciał zaatakować jej matkę. O co chodzi? Znałyście się wcześniej? Nie, ale twój ojciec mi o niej opowiadał. Co chcesz mi powiedzieć? Widać, że bardzo cię kocha. Nie masz dzieci? No. Miałam córkę, ale umarła. Przepraszam, nie chciałam. Kiedy cię widzę, czuję, jakby ona była ze mną. Teraz byłaby od ciebie trochę starsza. W takim razie odwiedzaj mnie, kiedy tylko zechcesz. Dziękuję. Byłaś obejrzeć klinikę? Tak. Jakie wrażenia? Wydaje się trochę zaniedbana. Trzeba będzie wziąć kredyt, ale w końcu zacznie przynosić dochody. Wypisać ci czek? Nie. Chciałam zapłacić. Załatwimy to w obecności notariusza. Dzień dobry. Witam panią. Zastałam pana Jorge Vallejo? Pewnie. Można go prosić? Pedro, zawołaj szefa, ktoś do niego. Idź sam. Pośpiesz się, charakterek. To leń. Zna pani tę piosenkę? Co za niespodzianka. Cześć. Chciałam cię prosić o przysługę. Co tylko zechcesz. Jakbyś mógł wysłać któregoś z pracowników do mnie do domu. Mój samochód dziwnie pracuje, wolę go nie ruszać. Oczywiście. Pójdę już, dziękuję. Jak chcesz wrócić? Taksówką. Odwiozę cię. Przecież jesteś zajęty. Nie dla ciebie. Pójdę po kluczyki. Źle się czujesz?
Nie, jestem tylko zmęczony. Zostań w domu i odpocznij. Mam dużo spraw do załatwienia. Mnie też czeka jeszcze zebranie w pracy. Z kim tym razem? Z Ernestem, Carlosem, Alexisem i Javierem. Spotkanie odbywa się w ciągu dnia i w godzinach pracy. A jak ci się układa z Javierem? Dobrze, dlaczego? Pytam z ciekawości. Podoba ci się? Jest przystojny, inteligentny. Szkoda, że wpadł w sidła rozędy. Sprawdź samochód tej pani. Masz tutaj adres, tylko się postaraj. Oczywiście. Idziemy? Szkoda, że nie mogę go tak naprawić jak samochodu Perły. Już ja się nim zajmę. Odpoczęłaś? Chyba tak. Widziałaś się z chłopakiem? Teraz wiem, że mnie kocha. Weźmiecie ślub? My z Panczem już o tym myślimy. My chyba też szybko się pobierzemy. Gdzie Rosenda? Czeka w ogrodzie na narzeczonego. Idą wybierać suknię ślubną. Jak ona śmie brać ślub w bieli? Może teraz się zmieni i będzie porządna. Rosenda jest tak samo puszczalska jak jej matka. Tak pani o niej mówi, ale z drugiej strony jej pomaga. To małżeństwo jest mi na rękę. Pomaluj mi usta. Przyszedł pan Villarreal. Widzę, nie jestem ślepa. Idź stąd. Kochanie. Chodź, czekają na nas w butiku. Niestety, nie mogę z tobą iść. Jak to? Mam ważne spotkanie w pracy. Perła też będzie? Tak. A więc suknia może poczekać. Jak to? Idę z tobą, ale... Powiedziałam, że idę z tobą. Chodźmy. Jak tam Rosenda? Nie chce o mnie słyszeć. Postanowiła zmusić Javiera Villarreal do ślubu. Jak to? Mówi, że to jego dziecko, ale kłamie. Niemożliwe. To moje dziecko. Skoro wychodzi za Javiera, to znaczy, że cię nie kocha. Możliwe, ale nie dopuszczę do tego ślubu. Ostrzegałem, że ona do ciebie nie pasuje. Ale to już twój kłopot. Mam tylko nadzieję, że nasz interes na tym nie ucierpi. Bez obaw. Wkrótce przejmiemy wszystkie pieniądze Matildy. Teraz nie możesz się spocić, zmoknąć ani jeść zimnych rzeczy. Będę uważał, bo chcę, żebyś zabierał mnie w różne miejsca. Gdzieś na pewno się wybierzemy. Przestań męczyć tatę. Wiesz, że dużo pracuję i nie będziecie się często spotykać. Dlaczego? Dlaczego mam nie wchodzić? To nie jest spotkanie towarzyskie, zrozum. Przecież będę twoją żoną. Nie wejdziesz i koniec. Nie chcesz, żebym zobaczyła, jak się oglądasz za tą głupią Perłą? Ona nie jest głupia. Przyznaj, że jesteś w niej zakochany. Tak. Jestem zakochany w Perle i żałuję, że jest mężatką, bo wtedy starałbym się o jej względy. Jesteś głupi. Koniec tego teatru. Powiedziałam Robertowi, żeby pilnował swojej kokietki.
Ucisz tę wariatkę, bo wezwę kogoś ze schroniska dla zwierząt, żeby ją stąd zabrali. Nie możesz zniknąć z powierzchni ziemi? Żebyś dalej łaził za Perłą? To ze mną się ożenisz. Już? Nie lubisz być moim tatą? Lubię. Cieszysz się, że masz takiego tatę? Bardzo. Jesteśmy zgodni. Idziemy? Teraz już z nami zostaniesz? Nie mogę. Muszę wracać do pracy. Ale obiecuję, że od tej pory wszystko się zmieni. Będziemy się często spotykać. Nie poruszyło się. Poczekaj. Zaraz wracam. Zostawiam wam robotę. Już wychodzisz? Idę naprawić samochód znajomej szefa. Jasne. Ubierz się jak należy. Poszedł do pracy, ale nie wziął żadnych narzędzi. Jest jakiś dziwny. Jak to? Gada jak nakręcony. To chyba świece. Ale z ciebie głupek. Jaki głupek? Chcesz iść do picia? Patricia pojechała taksówką? Tak, ale dzwoniła, że przyjdzie mechanik do samochodu. Dobrze. Pójdę do siebie. Muszę załatwić coś ważnego. Mogę pani pomóc? Nie. Muszę pomyśleć, a w tym mi nie pomożesz. Kiedy przychodzę na uniwersytet, czuję, jakbym znowu miał 20 lat. Na jedną nogę. Mówię poważnie. Nie czujesz się podobnie? Ja popadam w depresję, kiedy widzę młodych ludzi. Przypominam sobie, że mam córkę w ich wieku. Lata mijają. Przepraszam, nie chciałem. To znaczy, chciałem. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Nie zrobiliśmy nic złego. Dlaczego juvenil musi ponosić koszty inflacji? Podnieśmy ceny naszych produktów albo obniżmy koszty produkcji. To jest niezgodne z polityką firmy. Dla nas najważniejsza jest jakość. Alexis ma rację. W takim razie trzeba podnieść ceny. I stracić część rynku? Nigdy. Ekonomia wymaga poświęceń, jeśli chcemy sprzedać więcej. Jak podoba się panu praca? Bardzo. Jako nauczyciel pewnie ma pan do tego powołanie. Muszę już iść i przygotować się do jutrzejszych lekcji. Dobrze, przekażę Perle nowy plan nauki. Dziękuję. Tutaj jest coraz gorzej. Personel trzeciej kategorii. Firma jest pierwszej klasy, ale pewnie mówisz o sobie. Jesteś idiotką. O tobie nie da się już nic powiedzieć. Nie spodziewałaś się mnie. Przyszedłem do twojego przyszłego męża. Nie macie o czym rozmawiać. A jednak... Chodź, nie przy pracownikach. Javier, on tylko
Przyszedłem z tobą porozmawiać. To nieprawda. Skąd wiesz? Chcę ci tylko namieszać w głowie. To cię zainteresuje. Chodzi o dziecko Rosendy. Wejdźmy do mnie. O co chodzi? To ja jestem ojcem jej dziecka. Myślę, że Perła ma rację. Naszą mocną stroną jest jakość i cena. Nie możemy ryzykować sytuacją finansową firmy. Musimy podjąć to ryzyko, jeśli chcemy rozwijać się na rynku. Myślę, że większość z nas zgadza się z nową polityką firmy. Tak. Niektórzy uważają, że w przeszłości było lepiej. Pan nie? Potrafię przystosować się do nowych potrzeb rynku. Poza tym ufam Perle, jest piękna i inteligentna. Dziękuję. Wybaczcie. Skąd mam wiedzieć, że to prawda? Myślisz, że domagałbym się dziecka, które nie jest moje? Racja. Od dawna spotykałem się z Rosendą. Nie żeń się z nią, proszę. I kto komu oddał przysługę? Ty mnie. Pomóc ci? Dziękuję. To pan mi postawił napój w parku? Tak. Czy my się przypadkiem nie znamy? Możliwe, pracuję w okolicy. Miło mi, jestem Rogelio. Pedro. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Biedaku. Zapłacisz za wszystkie krzywdy, które wyrządziła mi twoja żona. Tak, Eugenio, my nie zapominamy, tylko znikamy. Kto tam? Ja. A co cię to obchodzi? Ciekawe, co się stało. Może zjadła coś ostrego? Jest strasznie gburowata. Taka sama jak matka. Za grosz wychowania. Niczego jej nie nauczyli, kiedy była mała. Słucham. Czy zastałam Eugenię Martinez? Proszę o niej nie wspominać, bo dostanę zawału. Kto to? Wielkie nieba. Szukają pani Eugenii. To pewnie jakiś żart. Daj mi słuchawkę. Słucham. Szukamy pani Eugenii Martinez. O co chodzi? Dzwonię z Houston w Teksasie. Kilka dni temu dzwoniłam do Peru Altamirano, ale jej matka, Eugenia Martinez, powiedziała, że córka nie żyje. Tak, chcemy, żeby się do nas zgłosiła z dokumentami córki i odebrała polisę. Dobrze, zawiadomię ją. Co się stało? Idź. Zostaw mnie sam. Tylko im zawadzam. Jestem dla nich zerem. Powinnam się stąd wynieść.
Diga? Tak. Czy to przytułek? Nie. To dom spokojnej starości. Spokojnej starości? Jest pani zainteresowana? Tak. Żałuję, że nie mogę cofnąć czasu. Zrobiłem kiedyś tyle głupstw. Wyobrażam sobie. Czuję się winny. Że przez tyle lat nie zajmowałeś się synem? Nie potrafię go kochać tak, jakbym chciał. On traktuje mnie jak Boga, a ja z trudem mówię do niego synku. Myślałeś, że miłość bierze się z niczego? Miłość matki i ojca bardzo się od siebie różni. Kocham Enrique i Julietę, ale do Roberta nie czuję tego samego. To nie jest drogie? Nie. Poza tym mamy warsztaty, gdzie można sobie dorobić. Dobrze. Proszę podać mi adres. Pamiętasz? Opowiadałam ci wczoraj sen o Pablo. Tak. Chyba prześladuje mnie jego duch. Dlaczego? Spotkałam Pabla. Jesteś pewna? Myślisz, że kłamie? Nie, ale... Ale co? Ja też widziałem go w parku. Co? Nic takiego. Powtórz. Widziałem go w parku. Dobrze się czujesz? Pedro! Wiedziałam, że przyjdziesz. Przyszedłem naprawić samochód twojej pani. Samochód? Tak. Przysłał mnie szef. Mam go obejrzeć. Wydaje mi się, że coś ich łączy. Nie zaprosisz mnie do środka? Nie wchodź. Wszyscy wyszli. Niania może cię zauważyć. W takim razie zaproś mnie do swojego pokoju. Szybko. Chodź. Edgar powiedział, że jest ojcem dziecka Rosendy. Poważna sprawa. Nie chce się żenić z przymusu. Masz rację, ale on może kłamać. Przemyślałem to i sądzę, że mówi prawdę. I co teraz? Nie ożenię się z Rosendą. Chyba już poszła. Chodźmy do mnie. Poczekaj. Czyj to pokój? To sypialnia pani Perły i pana Roberta. Chodź już. Przecież idę. Nie powinieneś był iść do firmy. Nie mogłem dopuścić do ich ślubu. Nic przez to nie zyskasz. Rosenda cię nie chce. Urodzi moje dziecko. Nie bądź głupi. Dopóki to dziecko się nie urodzi, należy tylko do Rosendy. Nie zmusisz jej, żeby cię pokochała. Idzie moja pani. Uciekaj. Proszę, wejdź. Usiądź.
Czemu masz taką przestraszoną minę? Jaką? Jak to jaką? Nie jestem przestraszona. Co ci jest? Przepraszam. Zupełnie zwariowała. Znam ją. Skąd? Przyszła do jednego z moich mechaników, do Pedra. To pewnie jej narzeczony. Jaki on jest? Dziwny. Czasami wydaje się, że żyje w innym świecie. Najważniejsze, żeby był porządny. Pójdę już. Przepraszam. Nie mówmy o tym. Obiecuję. Odprowadzę cię. Nie musisz. Do zobaczenia. Kto tam? Ktoś do pani przyszedł. O tej porze? To pan Javier Villarreal. Zaraz zejdę. Twoja siostra przekracza wszelkie granice. Tym razem to Javier przesadził. Jak mógł powiedzieć Rosendzie, że jest w tobie zakochany? Wcale nie chciałam tego usłyszeć. To nie twoja wina, że Javierowi odbiło. Tylko, że twoja siostra powiedziała o tym Roberto. O Javierze? Tak. Roberto już wyobraża sobie niestworzone rzeczy. Nie możesz się przez to kłócić z Robertem. Ten chłopak wszystko skomplikował. Javier nie chce tego ślubu. Nie podoba ci się pomysł zerwania zaręczyn przez Javiera? Mój syn powinien się ustatkować. Jest byłym więźniem. Trudno będzie mu znaleźć odpowiednią dziewczynę. A może to twój rywal, którego chcesz wyeliminować? Co ty mówisz? Nie oszukujmy się. Przecież obaj kochacie Perłę. Jest mężatką. Myślisz, że to jakaś przeszkoda? Ile razy zdradziłeś Lucię i to z mężatkami? Roberto już wrócił. Może nic nie powie. Lepiej mieć to za sobą. Może wyjadę i wrócę za miesiąc. Wtedy przejdzie mu złość. Przecież nie masz nic do ukrycia. Oczywiście. Więc chodź. Uważaj, bo zrobisz dziurę w podłodze. Co ci jest? Mam kłopoty. Mogę ci jakoś pomóc? Nikt nie może. Jakieś dziecko do pana. Już jestem, tato. Tato? Mama nie chciała mnie przywieźć, więc uciekłem. Jak tu dotarłeś? Dzień dobry. Kim pan jest? Taksówkarzem. Przywiozłem chłopca, błąkał się po ulicy, a kiedy wsiadł do taksówki, podał mi ten adres. Więc go przywiozłem. Dziękuję. Proszę. Jestem panu bardzo wdzięczny. Miło wiedzieć, że są jeszcze dobrzy ludzie na świecie. Proszę. Dziękuję. Chodź, trzeba zadzwonić do mamy. Na pewno się niepokoi. Roberto, to naprawdę twój syn? Tak, to moje dziecko. To twój syn? Tak. Nie chciałem ci mówić, ponieważ bałem się, że cię stracę. Ale kiedy, jak?
8 lat temu. A jak? Oszczędź nam szczegółów. Zostawmy ich samych. Obejrzysz zabawki i dostaniesz duże lody. Żadnych lodów. Właśnie wyszedł ze szpitala. Pobawimy się. Nie będzie ślubu? Kupiłam już suknię. Spróbuj mnie zrozumieć. Inny facet uważa, że to jego dziecko. Jest twoje. Skąd wiesz? Nic mnie nie łączyło z Edgarem. I tak cię nie poślubię. Możemy wymyślić jakiś powód, żeby ocalić twoją reputację. No, Javier. Nie możesz mi tego zrobić. Przykro mi, ale to koniec. Javier! 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 Przeklęty Edgar. Teraz powiem wszystkim, że okradłeś mojego tatę. Cezar zarejestrował Perłę jako córkę Eugenii. Na nic moje wysiłki. Wołała mnie pani? Gdzie są rzeczy Eugenii? Ubrania oddaliśmy, a reszta jest w paczkach na górze. Myśleliśmy, że ktoś się po to zgłosi. Znajdź jej akt urodzenia. Po co? Nie twoja sprawa, rób co mówię. Jak zawsze. Pani każe, a ja biegnę na złamanie karku. Muszę mieć ten akt urodzenia, żeby Anna Maria zechciała mi pomóc. To naprawdę twój syn? Tak. Sam o nim nie wiedziałem. Nie? Myślisz, że mógłbym go zostawić, gdybym wiedział? Nie. Ale skończ z tym, bo skompletujemy drużynę piłkarską. Czemu mi o nim nie powiedziałeś? Bałem się, że mnie porzucisz i pomyślisz, że wciąż coś mnie łączy z Pauliną. Jeśli tak jest, przysięgam, że nie. Paulina od lat rozumie, że to już koniec. Proszę pani. Nasz syn zaginął. Wybacz. Nie chcę, żebyś miał kłopoty. Uspokój się. Mały jest tutaj. Pamiętasz moją żonę, Perłę? Przepraszam. Czy coś cię łączy z Robertem? Nie. Nic. Przysięgam. Mamy następnego bratanka. Twoja mama zabrała go do pokoju. Perła nie może tego tolerować. To było 8 lat temu. Perła i Roberto nawet się wtedy nie znali. A co z godnością? To bardzo osobista sprawa. Nieważne, co myślą inni. Ludzie zawsze szukają dziury w całym. A mój brat nie wiedział o tym dziecku. Kiedyś było inaczej. Czasy się zmieniają. Tak. Tylko my, starzy, już nie możemy. I z każdym dniem jest nam coraz gorzej. Co znowu? Mogę przestać pić, kiedy zechcę. Cześć. Mogę się przysiąść?
Nie chcę mieć kłopotów z panem Fonseką. Nie śledzi mnie. Wydaje mi się, że tylko mu przeszkadzam. Wypijmy za to, że jesteśmy tacy sami. Co chcesz? To co ty. Drugi kieliszek. Może być koniak? Proszę. Nie może pani wejść. Już weszłam. Przepraszam. Daj spokój, przecież ją znasz. Co to za cud? Rzeczywiście. Dawno tutaj nie byłam. Szukasz juniora? Nie, ciebie. Chcę ci coś powiedzieć o twojej żoneczce. Jeśli chcesz nas ze sobą skłócić, lepiej wyjdź. Mam dużo pracy. Dobrze, ale później nie płacz, że przyprawia ci rogi. Ostrzegam cię, uważaj na Perłę, bo ostatnio ma ochotę na Javiera. Co? Javier zakochał się w Perle, ale to pewnie ona się o to postarała. Dlaczego miałbym ci wierzyć? Chciałabym, żebyś to sprawdził. Nie może pani wejść. Już weszłam. Przepraszam. Daj spokój, przecież ją znasz. Co to za cud? Rzeczywiście. Dawno tutaj nie byłam. Szukasz juniora? Nie, ciebie. Chcę ci coś powiedzieć o twojej żoneczce. Jeśli chcesz nas ze sobą skłócić, lepiej wyjdź. Mam dużo pracy. Dobrze, ale później nie płacz, że przyprawia ci rogi. Ostrzegam cię, uważaj na Perłę, bo ostatnio ma ochotę na Javiera. Co? Javier zakochał się w Perle, ale to pewnie ona się o to postarała. Dlaczego miałbym ci wierzyć? Chciałabym, żebyś to sprawdził, a później postarał się, żeby zostawiła mojego narzeczonego w spokoju. Jesteś zajęty, więc idę szykować się do ślubu. Uważaj, żeby ktoś nie nazwał cię jeleniem. Idź stąd, wynoś się. W rolach głównych